Cześć, ja nazywam się Mateusz Rostręga, jestem dietetykiem i witam Cię serdecznie na tym kanale. Dziś zapraszam Cię na film, w którym porozmawiamy sobie o tym, czy warto i w jaki sposób liczyć zapotrzebowanie kaloryczne. Jeśli ten temat Cię interesuje, to zapraszam Cię serdecznie do oglądania. No właśnie, i tak brzmi podstawowe pytanie w tym filmie. Czy w ogóle warto liczyć zapotrzebowanie kaloryczne i czy warto liczyć kalorie w naszej diecie? To pytanie wbrew pozorom nie jest pytaniem prostym i nie jest pytaniem, na którym da się odpowiedzieć jednym zdaniem albo nawet jednym słowem, jak niektórzy by chcieli, czyli odpowiedzieć tak lub nie. W praktyce możemy spotkać całą masę diet, całą masę różnego rodzaju zaleceń i tak naprawdę tyle ile tych zaleceń, tyle ile tych różnych diet, tak samo tyle teorii na temat tego, czy zapotrzebowanie kaloryczne i czy ilość energii w naszej diecie warto skrupulatnie liczyć, czy jednak nie warto tego robić. Osobiście wychodzę z założenia, że zdecydowanie warto znać swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii. Jednocześnie nie wychodzę z założenia, iż powinniśmy liczyć każdą jedną kalorię w naszej diecie i doskonale wiedzieć, ile tego wszystkiego jemy. Powinniśmy jednak orientować się i wiedzieć, czy jesteśmy zdecydowanie wyżej niż nasza całkowita przemiana materii, czy może niżej niż nasza podstawowa przemiana materii, a więc czy nie popełniamy takich dwóch bardzo dużych błędów, które mogą tak naprawdę uniemożliwić nam jakiekolwiek efekty. W związku z tym, o ile nie jestem zwolennikiem diet, w których liczymy każdą jedną kalorię i musimy dokładnie mierzyć to, co jemy, to uważam, iż powinniśmy wiedzieć mniej więcej, w jakich sferach się znajdujemy. I nawet nie chodzi tutaj o to, że osoby, które powinny jeść mniej, jedzą za dużo, chociaż oczywiście to też się bardzo często zdarza, ponieważ na pierwszym wywiadzie okazuje się, że ktoś mówi, że on je bardzo mało, on je tylko 2-3 posiłki dziennie, czasami coś tam sobie podje pomiędzy posiłkami, a kiedy to podliczymy, okazuje się, że jest zdecydowanie więcej niż jego całkowita przemiana materii, czyli to, ile potrzebuje w trakcie całego dnia. Z drugiej jednak strony, szczególnie kiedy mówimy o diecie ketogenicznej, o stanie ketozy, to ja, kiedy pracuję z podopiecznymi, bardzo często okazuje się, że oni jedzą mniej niż powinni, czasami nawet mniej niż ich podstawowa przemiana materii, a więc ilość energii, której ich organizm potrzebuje do życia, której ich organy potrzebują do pracy, nawet w momencie, kiedy oni nic nie robią, kiedy oni nawet nie oddychają, nawet nie myślą. Więc jedzenie przez długi czas poniżej takiej ilości, czyli poniżej tej podstawowej przemiany materii, może skończyć się dla nas naprawdę fatalnie, tak samo jak jedzenie powyżej całkowitej przemiany materii, szczególnie kiedy nie mamy zbyt wiele ruchu, może skończyć się różnego rodzaju problemami zdrowotnymi. W związku z tym nie licz każdej jednej kalorii w swojej diecie, ale znaj swoje zapotrzebowanie kaloryczne, znaj swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii oraz orientuj się mniej więcej, w jakich przedziałach się odżywiasz, jak to u Ciebie wygląda. Są jednak przypadki, kiedy zdecydowanie uważam, że warto liczyć kalorie dosyć skrupulatnie. Szczególnie kiedy to są to okresy, gdy mamy konkretny cel, na przykład konkretny cel sylwetkowy, taki jak redukcja czy też budowanie masy mięśniowej. W takiej sytuacji, kiedy stosujemy też konkretne protokoły, na przykład rozpisane przez różnego rodzaju specjalistów, zwykle warto mieć dokładne informacje na temat tego, ile my kalorii jemy, ponieważ takie protokoły bardzo często zakładają stopniową zmianę makroskładników, czy też stopniowe zmiany właśnie w podaży kaloryczności. No i tutaj jak najbardziej warto skrupulatnie te kalorie mierzyć. Natomiast nie wyobrażam sobie sytuacji, gdzie mielibyśmy przez całe życie liczyć kalorie. Nie uważam, by taka dieta była potrzebna i tym bardziej by była zdrowa, szczególnie dla naszej psychiki. A dla osób, które tego jeszcze nie wiedzą, chciałbym rozwinąć terminy podstawowej oraz całkowitej przemiany materii. Podstawowa przemiana materii to ilość energii, jak już to wcześniej powiedziałem, której potrzebuje Twój organizm, żeby w ogóle funkcjonować. Której potrzebują Twoje narządy, żeby prawidłowo wykonywać swoje funkcje. Bo jak pewnie wiesz, nasz organizm jest systemem, który potrzebuje na bieżąco całkiem dużych nakładów energii do tego, by sprawnie pracować. W naszym organizmie w każdej sekundzie zachodzi cała masa różnego rodzaju procesów i większość z nich wymaga dostarczenia energii z zewnątrz. I ta podstawowa przemiana materii to jest ilość energii, której potrzebuje Twój organizm w momencie, kiedy Ty kompletnie nic nie robisz, czyli leżysz na kanapie i nawet o niczym nie myślisz, nawet nie ruszasz palcem, ponieważ już wtedy przechodzimy w kierunku całkowitej przemiany materii. A więc ta podstawowa przemiana materii jest to ilość energii, poniżej której też nigdy nie powinieneś długoterminowo chodzić. Bo oczywiście, jeśli jednego dnia zastosujesz na przykład jakiś post albo z jakiegoś powodu, nie wiem, masz wyjazd i wtedy nie dojesz, nic się nie dzieje. Mówię tutaj o sytuacji, kiedy ktoś długoterminowo
przez kilkanaście dni, może nawet przez kilka miesięcy, je poniżej tej podstawowej przemiany materii. Wtedy nasz organizm zastosowuje różnego rodzaju adaptacje metaboliczne, o których nieco więcej mówiłem w poprzednich filmach. No i w takiej sytuacji możesz mieć naprawdę duży problem ze swoim zdrowiem i szczególnie duży problem z tym, żeby w przyszłości schudnąć. No a całkowita przemiana materii jest to ilość energii, której potrzebuje Twój organizm w trakcie całego dnia, biorąc pod uwagę Twoją aktywność, to co robisz, to czego nie robisz. A więc taka całkowita przemiana materii ma zapewnić to, że w danym momencie nie będziesz ani spadał ze swojej wagi, z masy ciała, ani nie będziesz tej masy ciała przybierał. Jest to taka idealna ilość energii w trakcie dnia, której potrzebuje Twój organizm, by nie tylko zapewnić podstawowe procesy, jeśli chodzi o działanie wewnątrz, ale też by uzupełnić wszystkie niedobory, które mogłeś spowodować w trakcie dnia swoim chodzeniem, bieganiem, treningiem, etc. Skoro już wiesz, że kaloryczność może mieć znaczenie, że zdecydowanie warto znać swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii, to pora dowiedzieć się, w jaki sposób można je wyliczyć, jak można się dowiedzieć, jakie jest Twoje zapotrzebowanie energetyczne. I tutaj na tablicy przygotowałem dla Ciebie wzór, najpopularniejszy wzór na świecie chyba i taki najbardziej rekomendowany wzór, który faktycznie pozwala nam obliczyć swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii. Jak widzisz, ten wzór nie jest najtrudniejszy, nie jest też najprostszy. Chodzi tutaj o to, żeby pomnożyć swoją wagę w kilogramach przez odpowiedni współczynnik, żeby pomnożyć swój wzrost w centymetrach przez odpowiedni współczynnik. Do tego odjąć od tego wszystkiego wiek, ponieważ wraz z wiekiem nasz metabolizm oczywiście spowalnia. No i dzięki temu też dzieląc to na obie płci, tak, a więc u mężczyzn mamy plus 5, u kobiet minus 161, wychodzi nam podstawowa przemiana materii, a więc właśnie ta ilość energii, o której mówiliśmy wcześniej, której Twój organizm potrzebuje, aby w trakcie całego dnia po prostu prawidłowo egzystować bez dodatkowych aktywności. Całkowita przemiana materii to podstawowa przemiana materii mnożona przez aktywność fizyczną, taki współczynnik, który dobieramy ze względu na to, jak wygląda nasza aktywność w trakcie dnia, a więc czy mamy tylko spacery, czy w ogóle nie mamy nawet tych spacerów, czy mamy dodatkowe treningi i tym podobne. Mam dla Ciebie jednak dobrą wiadomość. Nie musisz tego wzoru uczyć się na pamięć, nie musisz dzisiaj wykonywać skomplikowanych obliczeń, ponieważ właśnie dziś na mojej stronie internetowej mateuszostrenga.pl jest premiera zupełnie darmowego kalkulatora, który pozwoli Ci obliczyć całkowitą oraz podstawową przemianę materii i zrobi to naprawdę dobrze, ponieważ bierze pod uwagę nie Twoją całkowitą masę ciała, a najpierw oblicza Twoją prawidłową masę ciała. A więc większość dostępnych w internecie kalkulatorów, z tego co zauważyłem, bierze całkowitą masę ciała i teraz u osób z nadwagą, u osób z otyłością, w związku z tym wylicza niestety zdecydowanie zbyt wysokie zapotrzebowanie energetyczne, przez co te osoby stosując właśnie taką kaloryczność mogą mieć problem z chudnięciem. Kalkulator, który ja zaprojektowałem, który zaprogramowaliśmy wraz z zespołem, pozwala na najpierw obliczenie prawidłowej masy ciała i dopiero wtedy na wyliczenie Twojego zapotrzebowania energetycznego, a więc szczerze mówiąc jest to najlepszy kalkulator, jaki widziałem. Zapraszam Cię więc już teraz na stronę internetową mateuszostrenga.pl. Link znajdziesz poniżej, tam znajdziesz kalkulator. Spauzuj film, oblicz Twoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii, zapamiętaj, a później wróć do mnie, bo zapraszam Cię na dalszą część tego filmu. Jeśli już obliczyłeś swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii, to pewnie teraz w Twojej głowie rodzi się pytanie, ok, co dalej? Co ja mam z tymi wynikami zrobić? Otóż teraz w tej części filmu postaram się powiedzieć Ci mniej więcej, w jakich granicach kaloryczności powinieneś się poruszać, w zależności od tego, jak wyglądają Twoje cele. I tak, osoby, które chcą redukować tkankę tłuszczową, powinny znajdować się gdzieś pomiędzy całkowitą a podstawową przemianą materii. Z tym, że nigdy nie powinny schodzić do podstawowej przemiany materii, a już szczególnie poniżej. Zawsze powinniśmy być nieco ponad tej podstawowej przemianie materii. No i powinny jeść nieco mniej niż ta całkowita przemiana materii, ponieważ tak jak tłumaczyłem wcześniej definicję tego terminu, ma ona zapewnić to, że będziemy tu i teraz nie przybierali ani nie spadali z masy ciała, a więc żeby spadać z masy ciała, trzeba nieco tą kaloryczność zmniejszyć. A więc jeśli chcesz redukować, powinieneś właśnie poruszać się w tym obszarze pomiędzy całkowitą a podstawową przemianą materii. Jeśli jesteś osobą, która chce budować swoją masę mięśniową i bez względu, czy robisz to na diecie węglowodanowej, czy na diecie ketogenicznej, bo to oczywiście też jest możliwe, o czym więcej mówiłem w tym filmie, to powinieneś trzymać się nieco powyżej całkowitej przemiany materii, ponieważ jeśli całkowita przemiana materii ma nam zapewnić przebywanie tu i teraz
w takim samym miejscu, w którym jesteśmy, no to żeby trochę zbudować, z pustego i Salomon nie naleje, dlatego trzeba nieco podnieść swoją kaloryczność, powiedzmy o 10% na początek powyżej Twojej całkowitej przemiany materii. A jeśli jesteś osobą, która chce utrzymać swoją obecną sylwetkę, która chce utrzymać swoją obecną masę ciała, no to nic prostszego, powinieneś jeść w okolicach swojej całkowitej przemiany materii. I powtórzę to jeszcze raz, o ile nie jestem zwolennikiem tego, żeby przez całe życie być na dietach, które wymagają od nas dokładnego liczenia kalorii, to uważam, że każdy powinien mniej więcej wiedzieć, jakie jest jego zapotrzebowanie kaloryczne i jaka jest jego podstawowa przemiana materii oraz mniej więcej wiedzieć, ile je, żeby mieć pewność, że znajduje się nie poniżej podstawowej przemiany materii, ani że na przykład kiedy chce zbudować masę mięśniową, to nie je poniżej całkowitej przemiany materii, a kiedy chce redukować, to nie je powyżej tej całkowitej przemiany materii lub poniżej podstawowej przemiany materii, bo takie sytuacje często właśnie spotykam. Jest to taki pierwszy punkt wyjścia. I o ile na przykład często mówi się, że na diecie ketogenicznej, w stanie ketozy, kaloryczność nie do końca ma znaczenie, niektórzy mówią, że w ogóle nie ma znaczenia, to oczywiście jest to jakaś półprawda, ponieważ moje obserwacje w praktyce pozwalają stwierdzić, że faktycznie ta kaloryczność często różni się na diecie ketogenicznej, czyli na przykład osoby na diecie keto mogą jeść powiedzmy o 100 czy 200 kilokalorii więcej w trakcie dnia niż robili to na diecie węglowodanowej i wciąż chudnąć, tak? Czyli powiedzmy, że kaloryczność 1800 na węglowodanach to była ta kaloryczność, dzięki której mogli chudnąć, każde jedzenie powyżej tego już nie pozwalało schodzić z wagą, natomiast na diecie ketogenicznej mogą często jeść 1900-2000 kilokalorii i wtedy też chudnąć, więc takie różnice występują, ale to nie oznacza, że na diecie ketogenicznej w ogóle kalorie się nie liczą i można jeść 1000 kalorii więcej niż nasze całkowite zapotrzebowanie energetyczne i dalej będziemy chudli. No to jest mit. Krążą w internecie takie mity jak to, że nadmiar tłuszczu z organizmu się wydala w postaci biegunki. Moi drodzy, nie wierzcie w coś takiego. Fizyki nie da się oszukać. I tutaj, jeśli będziemy jedli zdecydowanie za dużo, nieważne jakiej diecie jesteśmy, to po prostu nie będziemy chudli, będziemy przybierać na masie ciała. Jeśli tego nie chcecie, to kontrolujcie mniej więcej to, gdzie się znajdujecie. No i cóż, na dzisiaj to już tyle. Mam nadzieję, że ten film Wam się podobał, no i że będzie dla Was przydatny i że kalkulator będzie dla Was przydatny. Tak jak mówiłem, kalkulator jest zupełnie darmowy, także koniecznie sprawdzajcie. I jeśli byście chcieli pójść krok dalej z tym kalkulatorem, chcielibyście, żeby pomógł Wam na przykład zaadaptować się do stanu ketozy lub żeby pomógł Wam zredukować na stanie ketozy, to również na mojej stronie właśnie pojawiły się takie specjalne jadłospisy, gotowe jadłospisy na 7 dni wraz z legendą produktów, wraz z suplementacją specjalnie dobra. I tutaj każdy z Was może sobie to zakupić. Kalkulator ma to do siebie, że pomaga wybrać najlepszą dietę, tak? A więc jest ten kalkulator tak skonstruowany, że pod wyniki, które Wam wyjdą, zaproponuję Wam najlepszy dla Was na ten moment jadłospis, w zależności od tego, jakie są Wasze parametry, jakie są Wasze cele, jakie są Wasze upodobania. Więc jeśli ktoś z Was miałby ochotę z tego skorzystać, to serdecznie również zapraszam. Dajcie znać w komentarzach, czy znaliście przed tym filmem swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii i czy w ogóle zwracaliście na to uwagę. Szczególna uwaga do pań, ponieważ z tym spotykam się nagminnie, obliczcie swoją całkowitą oraz podstawową przemianę materii i koniecznie sprawdźcie, czy przypadkiem nie jecie mniej niż Wasza podstawowa przemiana materii. Ponieważ nagminnie spotykam się z tym, że kobiety narzekają, iż nie chudną, a kiedy robimy wywiad, kiedy spotykamy się, rozmawiamy, okazuje się, że jedzą mniej niż podstawowa przemiana materii. Wtedy dochodzi do niefajnych adaptacji metabolicznych i mówiłem o tym więcej w filmie Jem mało i nie chudnę, który znajdziecie dziś tutaj. Odsyłam Was. Zapraszam serdecznie. No i na koniec jeszcze jedna dobra wiadomość, bo ostatnio przekroczyliśmy 15 tysięcy subskrypcji na kanale, co jest dla mnie niesamowitą wiadomością. Przyznam szczerze, że kiedy zakładałem ten kanał, nie miałem pojęcia, w którym kierunku to pójdzie, a już na pewno nie spodziewałem się, że będzie mnie obserwować 15 tysięcy osób, więc jest to dla mnie wspaniały sukces. Jest to też Wasz sukces, bo codziennie dostaję od Was różnego rodzaju wiadomości, że rozsyłacie te filmy do rodziny, do znajomych, dzielicie się tymi informacjami. Za to jestem bardzo wdzięczny, bardzo mi to pomaga i mam nadzieję, że dalej będziemy ten kanał budować. Ja mam jeszcze wiele pomysłów, mam dla Was jeszcze wiele fajnych informacji, wiele fajnych projektów, także mam nadzieję, że będziemy wspólnie działać. Za dzisiaj wielkie dzięki i do usłyszenia w przyszłym tygodniu. Trzymajcie się. Cześć!